Ice Bucket Challenge. Akcja nieco zwariowana, ale służąca, myślę, dobremu celowi. Ma na celu wskazanie problemu ludzi chorych na stwardnienie zanikowe boczne, niezwykle ciężką, dramatycznie przebiegającą chorobę neurologiczną. Jakoś myślę z tego powodu, że chorych na stwardnienie zanikowe boczne jest stosunkowo mało, bardzo też mało się na ten temat mówi, a szkoda, dlatego że są to ludzie, którym potrzebna jest pomoc, potrzebna jest też intensyfikacja badań, aby w jakiś sposób spróbować tą straszną chorobę opanować. Zostałem wczoraj przez pana Chudzika tutaj nominowany, wyzwany do tego, żebym stanął w szranki i polał się tą wodą z lodem. Wszystkiego dobrego. Brawo! No nie jest to przyjemne. Jeżeli tego bym nie zrobił, powinienem wpłacić równowartość mniej więcej $300 na konto fundacji, która walczy z stwardnieniem zanikowym bocznym. Tego typu fundacje są również w Polsce. Ja oczywiście zamierzam się polać i tak wpłacę pieniądze. Natomiast wyzywam do tego zadania kolejne 3 osoby. Właściciela naszego tutaj szczecineckiego portalu i Szczecinek, pana Szydlika, Zbyszka Gawrońskiego, właściciela telewizji Gawex, i mojego kolegę ze Szczecina, Olgierda Göblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego. Mam nadzieję, że wszyscy oni spełnią moje oczekiwania i albo wpłacą pieniądze, albo też poleją się wodą.